Drobinki nieśmiertelności. Jakub Ćwiek. Wydawnictwo Sine qua non. Jak widzicie, na tę książkę posypało się trochę drobinek i nie bezprzypadkowo tak się stało, ponieważ ta książka według mnie to jest zbiór właśnie takich drobinek nieśmiertelności, które gdzieś tam w nas drzemią. Sam tytuł, Drobinki nieśmiertelności, jest to także tytuł pierwszego opowiadania i moim zdaniem jednego z najlepszych z tego zbioru, a w tych opowiadań tutaj jest 12. Jakub Ćwiek zabiera nas do Stanów Zjednoczonych i razem z jego bohaterami, z jego opowieściami poznajemy różne twarze tych Stanów. Dlatego ta książka nadaje się doskonale na listopadowe wyzwanie Buki Świata, które wymyśliła Ola z kanału Buk z Tobą, no bo jesteśmy w Ameryce Północnej. Jakub Ćwiek nie jest pisarzem, który specjalizuje się w tego typu literaturze, opowiadania, które nie są fantasy, które nie zawierają w sobie jakiegoś pierwiastka fantastycznego, czyli tam, nie wiem, wróżek, magów i tego typu rzeczy. Nie czytałem do tej pory właśnie Jakuba Ćwieka, bo on się specjalizuje jakby w literaturze fantasy. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. I nie sądziłem, że po niego sięgnę. Ale wydawnictwo jakby do poprzedniej książki Małeckiego mówiło, a dorzucimy ci Ćwieka, żebyś mógł zobaczyć, jak on pisze. Mówię, nie ma sprawy, chętnie się zapoznam z nim, ale nic nie obiecuję. I powiem wam, że jestem bardzo mile zaskoczony tą książką, a to z tego względu, że mamy tutaj takie bardzo ciekawe Stany Zjednoczone, oczywiście trochę popkulturowe, trochę takie stereotypowe, można powiedzieć, w pewnym sensie, bo mamy tutaj i trochę Hollywoodu, mamy trochę Dzikiego Zachodu, mamy tutaj jakieś cudów, które mogą się stać tylko w Stanach Zjednoczonych. Mamy historie mrożące w krew w żyłach, gdzie naprawdę niektóre z tych historii w tej książce opisane nadają się już na osobne etiudy filmowe, bo w zasadzie ta książka składa się z takich etiud, z takich krótkich opowieści, które pokazują jakiś urywek, jakiś taki ciekawy świat, który wykreował autor i który się czymś zainspirował. Co ciekawe, na końcu każdego opowiadania są tam jedno, dwa, trzy zdania na temat tego, co zainspirowało właśnie Jakuba Ćwieka do napisania właśnie takiego opowiadania, a nie innego. To naprawdę bardzo ciekawe i fajnie wiedzieć, co inspiruje pisarzy właśnie do napisania takich historii. Niektóre inspiracje wydają się banalne, a powstały z nich tak fantastyczne historie, że jestem pełen podziwu dla wyobraźni Jakuba Ćwieka, dla jego umiejętności przelania swoich wyobrażeń na papier, bo te opowiadania są naprawdę napisane lekkim piórem i nie mam w zasadzie się do czego przyczepić. Niektóre z tych opowiadań były trochę, nie chcę powiedzieć naiwne, ale bardzo stereotypowe i można było przewidzieć, co się stanie. Niektóre opowiadania z kolei zaskakują i to bardzo pozytywnie. Nie chcę dokładnie opowiadać, o czym są te opowiadania, bo bym streścił je niepotrzebnie i odebrał wam przyjemność lektury. Ale powiem tylko, że siedzimy w kabinie wielkiej ciężarówki, mkniemy przez autostradę, że poznajemy ludzi niezwykłych, poznajemy ludzi zwykłych, poznajemy historię rodem z filmów hollywoodzkich, poznajemy historię i kłamców, i prawdomówców, i wszystko jest tak bardzo, tak na wskroś amerykańskie, że aż chciało się czytać dalej i więcej tych opowiadań. Momentami ta książka mi przypominała troszeczkę Drogę 66 Doroty Warakomskiej, z tym, że tam był zbiór reportaży, a tutaj mamy opowiadania, które są fikcją. Jest tutaj w tej książce klimat trochę niepokoju, trochę takiej jakiejś nostalgii, bym powiedział wręcz. Naprawdę jestem zaskoczony, więc jeśli tylko będziecie mieli okazję przeczytać tę książkę, koniecznie sięgnijcie po te opowiadania. Może właśnie dzięki tej książce polubicie krótszą formę literacką, ponieważ jest naprawdę napisane w bardzo dobry sposób. To już jest trzeci tom opowiadań, który sięgam w tym miesiącu, po który sięgnąłem w tym miesiącu i pierwszy, który dokończyłem, więc to już o czymś świadczy. Chociaż te dwa poprzednie, po które sięgnąłem, nie były złe, jednak w pewnym momencie mnie zblokowały, a tutaj nie. Tutaj czytałem jednym tchem i ciężko mi się było oderwać. Jeszcze na koniec muszę dodać, że książka jest wydana naprawdę przepięknie. Ja jestem wielkim fanem map, uwielbiam mapy. Jakbym mógł, to bym się obwiesił mapami wszędzie i jak widzę gdziekolwiek mapy, to
chętniej po nie sięgam, zaglądam. Jako dzieciak z tatą często przeglądałem atlasy i tata mi pokazywał wyżyny, niziny, jakieś pasma górskie. To naprawdę było fantastyczne i do dzisiaj mam słabość do map. A tutaj jest naprawdę fajne, ciekawe grafiki tych map. Na przykład tutaj mamy Nowy Jork, mapy i wiewiórkę, ponieważ ta wiewiórka coś w tym opowiadaniu znaczy. Mamy coś na wskroś amerykańskiego. Niedawno było Halloween. I coś muszę jeszcze wam powiedzieć, ponieważ to już jest chyba trzecia czy czwarta książka z wydawnictwa SQN, gdzie prym wiodą mapy, więc coś w tym, więc chyba to wydawnictwo, tak jak ja, bardzo lubi mapy, albo przynajmniej grafik. O, tutaj mamy Dziki Zachód, to akurat było jedno, to było chyba moje najsłabsze opowiadanie, z tego co pamiętam, najmniej mi się podobało, ale muszę wam powiedzieć, że tak ładnie wydane edytorsko książki, to naprawdę jest przyjemność czytania, przyjemność lektury i nawet teraz, jak się zastanawiam nad kupnem czytnika, to trochę mi będzie szkoda takich właśnie drobnostek stracić, bo no, okładkę, no, już nie będę tutaj za okładkową srokę robić, ale bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Książka, całość jest naprawdę pozytywnie odebrana, poza słabszymi chyba dwoma opowiadaniami czy trzema, które jakoś mi niespecjalnie podeszły. Reszta naprawdę warta uwagi i zachęcałbym nawet autora do rozwinięcia niektórych opowiadań na coś większego i może wypłynięcia na jakieś szersze wody, nie fantastyki, tylko jakiejś prozy takiej popularnej, bym powiedział. Dziękuję wydawnictwu SQN za przesłanie tej książki. Bardzo się cieszę, że mogłem ją przeczytać. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali na Instagramie za tym, aby filmik o książce pojawił się najpierw na moim kanale. I koniecznie dajcie znać, czy czytaliście inne książki Jakuba Ćwieka i jak one wam się podobały, bo myślę, że powoli dojrzewam do tego, żeby sięgnąć po jakąś fantastykę. Nie wiem, może będzie to Jakub Ćwiek pierwszy, a może Patykiewicz? Nie wiem, zobaczymy. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym odcinku Nicpania Literackiego. Cześć!